Jeżeli chodzi o regulamin, słuchajcie. Dnia 20 stycznia o godzinie 19 w sali konferencyjnej hotelu Szypowski na ulicy Jasnej w Nowej Dębie odbyło się spotkanie organizacyjne Nowodębskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Wzięli w nim udział kierownicy drużyn biorących udział w rozgrywkach. Spotkanie prowadził Wojciech Bulanowski, odpowiedzialny w NALP-ie za kwestie związane z regulaminem. Celem zebrania było dokonanie podsumowania rundy jesiennej oraz omówienie zasad obowiązujących w tegorocznych zmaganiach. Ponadto przedstawiono koszty organizacyjne oraz dokonano losowania drużyn. Pierwsza liga, bo pierwszeństwo. Także Dezamet, Mediatel. W rundzie zimowej NALP bierze udział ponad 120 zawodników skupionych w 12 zespołach. Przez dwa miesiące w każdy wtorek będziemy świadkami piłkarskich emocji, które bez wątpienia będą nam towarzyszyć do ostatniego gwizdka. Szczegółowy terminarz i harmonogram rozgrywek można znaleźć na portalach info.nowodemba.pl oraz nalp.futbolowo.pl. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, zwłaszcza sponsorowi tytularnemu spółce BREK, prowadzącej w Nowej Dębie m.in. Hotel Szypowski i Przedszkole Krasnal, a także firmie Biliński, producentowi ozdób choinkowych.